przyjaciele, będziemy mówić o charakterze Boga, o charakterze też człowieka związanego z Bogiem. Pomodlimy się. Dobry Ojcze, dziękujemy Tobie za Twoje słowa. Dziękujemy Tobie, że Twój Święty Duch jest w nas i wokół nas. Dziękujemy Ci, Święty Duchu, że Ty do nas mówisz, że Ty nas prowadzisz, że dzisiaj robimy kolejny krok w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Charakter to jest coś popularnie określającego osobowość człowieka, chociaż tak naprawdę nie jest tą osobowością, to jest coś zupełnie innego. Aczkolwiek to się wiąże z osobowością. Greckie słowo określające charakter to jest charakterystikos. I ono dokładnie oznacza odróżniający coś od czegoś. Czyli coś się odróżnia. Jest jakaś różnica. Idąc głęboko w to słowo, mamy takie cztery elementy. Po pierwsze to jest piętno. Czyli charakter to jest piętno, czyli ślad albo odbite, czy też wypalone znamie. To greckie słowo to określa w ten sposób, że charakter jest czymś, co zostało z zewnątrz określone. To jest coś z zewnątrz, coś jakby zostało wybite. Coś, co zostało jakby wypalone, tak jak się zwierzęciu wypala na przykład informację, że zwierzę to należy do danego farmera. To słowo również określa cechę, to znaczy coś, co odróżnia jeden przedmiot od innego, czyli coś ma jakąś cechę, inaczej jakiś charakter. Jest coś, co różni. Dalej to jest wizerunek, czyli podobizna osoby utrwalona w postaci obrazu. Czyli widzimy, że charakter jest pewnego rodzaju takim negatywem, czymś, co jest obrazem jakiejś postaci. I słowo to zamyka się takim sformułowaniem jak właściwość, czyli fakt posiadania kompetencji lub umiejętności, czyli charakter to jest coś, co jest nośnikiem kompetencji i umiejętności. To słowo, to greckie słowo charakterystikos, popularnie tłumaczone jako odróżniający to piętno, cecha, wizerunek i właściwość. Rozszerzając to, charakter to zespół cech danej osoby, które ujawniają się w niej poprzez jej zachowania, sposoby bycia, usposobienie i przekonania. Tak się objawia charakter. Poprzez zachowania, sposoby bycia, usposobienie i przekonania. I teraz, żeby można było mówić o prawidłowym charakterze chrześcijanina, czyli czymś, co jest naszą cechą, czymś, co nas odróżnia, czy też coś, co jest zespołem cech chrześcijanina, to najpierw musimy poznać charakter Boga, jaki On ma charakter. Ja zacznę od tego, pokażę Wam 12 fundamentalnych cech charakteru Boga. I każda z tych cech jest czymś, na czym będziesz musiał się zacząć koncentrować. A potem Ci powiem dlaczego. Pokażę Ci, jak to działa. Pokażę Ci, w jaki sposób ten charakter Boga przenieść na siebie. I to jest metoda. I po pierwsze, Księga Jeremiasza,
9, 23, 24. Ja nie będę tego czytał, więc tylko zapisujcie sobie tytuły. Pokazuje nam, że Bóg jest poznawalny. Przede wszystkim Bóg jest poznawalny. Czyli Boga można poznać. On chce być poznany. To jest nieprawda, że Bóg się chowa. Ja nie mam żadnej litości w stosunku do ludzi, którzy twierdzą, że oni nie mogą znaleźć Boga. Dlaczego nie mam żadnej litości? Teraz chcę Ci już pokazać, bo my w ogóle już od te spotkanie i grudniowe, to ja już chcę potraktować jak taką realną formułę Twojego służenia Bogu. Twojego służenia Bogu. I teraz na przykład to, że ja znam charakter Boga, to mi absolutnie umożliwia utworzenie określonej formy, na przykład ewangelizacji. Ja ewangelizuję w oparciu o charakter Boga. Jak ktoś do mnie mówi tak, ale ja nie mogę znaleźć Boga. Szukam i nie mogę znaleźć. Ja mówię, wiesz co, ale ja znam charakter Boga. Pierwsza, fundamentalna cecha tego charakteru to jest to, że Bóg jest poznawalny. W ogóle On chce być poznany. A więc jeżeli Ty nie znasz Boga, to dlatego, że nie chcesz Go poznać. A nie dlatego, że On nie chce dać się poznać. Ale dopóki ja na przykład nie wiedziałem, że cechą charakteru Boga jest poznawalność, to ja się dawałem wkręcać w takie różne dziwactwa. Mówiąc, a może On się nie chce dać poznać, a może On ma inny plan, a może On się chce dać poznać jutro, albo za tydzień, albo za rok. Każdy ma swój czas. Ja na przykład wierzyłem w takie głupie rzeczy, każdy ma swój czas. Nie. Ja poznałem Boga w 2001 roku. Dlaczego poznałem Boga w 2001 roku? Bo do 2001 roku olewałem to. Nie poznawałem Boga, bo nie chciałem. Koniec. A nie dlatego, że w 2001 roku raczył mi się objawić Bóg. Że zechodziłem przez te moje 29 lat, jak zbłąkany ptak, tak? A Bóg się chował. On się nie chował. Tylko byłem kretynem i Go nie chciałem poznać. I koniec. Tak? To, że poznałem Boga dopiero w wieku 29 lat, to jest moja osobista tragedia. I tyle. Ostatnio czytałem w Piśmie Świętym taką wypowiedź Jezusa, jak on w ogóle stoi i mówi tak: obłudnicy, znaki czasu potraficie rozpoznać pogodę, a nie potraficie rozpoznać znaków czasu. Pogodę rozpoznajecie, a nie rozpoznajecie, że ja jestem Mesjaszem? Jesteście wszyscy kłamcami. Tak naprawdę nie zależy wam na tym, żeby mnie poznać jako Mesjasza. Obłudnik. Kto to jest obłudnik? Obłudnik to jest ktoś, tak? Kto twierdzi na przykład, że on nie może Boga znaleźć. To jest obłudnik. To jest kłamczuch. Bo kto szuka, ten znajdzie. To nie znalazłeś, to nie szukasz. Byś szukał, to byś znalazł. Bo jego charakterem, jego pierwszą cechą charakteru jest poznawalność. I Księga Jeremiasza 9:23-24 o tym mówi. Druga rzecz. Psalm 145:18 mówi, że Bóg jest przystępny. A więc następna cecha charakteru Boga to nie jest Bóg, który jest niedostępny. Że ja teraz muszę zrobić jakąś masę różnych rzeczy, prawda? Abym ja się mógł do Niego dotknąć. Nie, to przystępna postać. Postać, której bardzo zależy na tym, żeby być blisko z człowiekiem. On tego chce. A zatem, jeżeli ktoś nie jest blisko z Bogiem, to nie dlatego, że Bóg nie chce być blisko, tylko dlatego, że człowiek nie chce być blisko. I znowu odpowiedzialność na człowieka zlatuje. To charakter Boga jest. Bóg jest przystępny. Następna rzecz. Psalm 147:5 i 121
Pierwszy i drugi werset. Fragmenty te mówią o tym, że Bóg jest twórczy. Trzecia cecha Boga, trzecia cecha charakteru Boga to to, że Bóg jest twórczy. Twórczy. To wieczny twórca. A więc, jak ktoś do mnie przychodzi i mówi tak, dlaczego ty ciągle coś robisz, tworzysz? Ja mówię, bo mam Ducha Świętego. I ja nie mogę nie tworzyć. Bo Bóg jest twórcą. Ja jestem napędzany, żeby tworzyć. Rozumiesz? Ja poznałem cechę Boga, która się nazywa twórca. I tworzenie jest miłe sercu Boga. W ogóle jak się tworzy, cokolwiek, gdy tworzysz. Ludzie mówią, będę czekał na Pana. Ja mówię, stwórz coś w międzyczasie. Zrób mu prezent. Chcesz coś zrobić fajnego Bogu? Weź coś zrób w ogóle. Stwórz coś. Gdziekolwiek. Ok? Stwórz coś. W swojej duszy, w swoim ciele, w swoim środowisku. Nie siedź i nie czekaj. Na co ty czekasz? Że to czas ucieka. Rozumiecie? Czwarta rzecz. Bóg jest miłością. To miłość. Charakter, część charakteru Boga to jest miłość. To jest miłosny Bóg. A więc to nie jest Bóg, który jest niszczycielem. To nie jest Bóg, który chce twojego zła. To nie jest Bóg, który chce ci krzywdę zrobić. To Bóg to miłość, to jest charakter Boga, cecha Boga, cecha, cecha. A więc jeżeli On jest miłością, to jaki On jest? Wybaczający, dobry, cierpliwy, nieopuszczający człowieka jako pierwszy, litujący się i troszczący. Taki jest Bóg, to jest Bóg. To nie jest Bóg stojący z palcem podniesionym do góry i grożącym ci, że coś ci zrobi, dlatego że czegoś nie zrobiłeś albo czegoś nie osiągnąłeś. To nie jest taki Bóg, bo to nie jest cecha charakteru Boga. Rozumiecie? To nie jest taki Bóg. To wymyślili takiego Boga. Bóg nie ma innego charakteru niż miłość. Następnie, Bóg jest prawdą. Bóg to jest prawda. Prawda. A więc wszystko, co prawdą nie jest, nie jest z Boga. Wszystko, co nie ma podstawy prawdy, nie jest z Boga. Bóg nie ma nic wspólnego z tym, że jest jakaś formuła kłamstwa gdzieś. Masz to opisane w psalmie Psalmie 119, wersety 130 i w Psalmie 105. Cała przestrzeń tego, że Bóg jest prawdą. Coś wam powiem. Jak dochodzi do twojego życia jakaś prawda, to znaczy, że to jest Bóg. To Bóg jest. To charakter Boga. Jeżeli pojawiają się w tobie przestrzenie uwalniania prawdy, to jest Bóg. Tu się nie trzeba nad tym zastanawiać, czy to Bóg jest, czy to nie jest Bóg. Bo Bóg jest prawdą. On w ogóle się zawiera w prawdach. O prawdzie uczyliśmy, mówiłem o tym. Następną cechą opisaną w psalmie 25, wersecie 3 jest to, że Bóg jest władzą i mocą. Czyli Bóg to nie jest Bóg niemocny i Bóg niewładający. On jest władzą i mocą.
On jest władzą absolutną i mocą nadrzędną. To władza absolutna. Absolutna. I moc nadrzędna. I zobaczcie, te cechy, one ze sobą się absolutnie łączą. Czyli można być władcą i miłością jednocześnie, prawda? Czyli można być miłością i prawdą. To nie stoi w żadnej sprzeczności. To nie stoi w sprzeczności. Zobaczcie, jak pochrzaniło się ludziom w kościołach i mówią tak, jakieś ruchy mówią, my to tak jesteśmy tacy bardziej miłośni. A te ruchy charyzmatyczne to tak bardziej w mocy chodzą. Ja mówię, człowieku, Bóg jest jednocześnie miłością i jednocześnie mocą. To się nigdy nie zmieniło, nigdy. I nigdy się nie zmieni. To jednocześnie prawda. Jednocześnie miłość, jednocześnie. I ta władza i moc, one są zupełnie wystarczające, kompletne i absolutnie ponadnaturalne. To jest ponadnaturalne. To nie jest jakaś naturalna tylko rzecz. Że to jest w ogóle coś, co się bierze z możliwości tego świata, w którym żyjemy. To jest coś ponadnaturalnego absolutnie. Dalej, siódma cecha w 5 Księdze Mojżeszowej 33:17 jest napisane, że Bóg jest wieczny. Bóg jest wieczny. Wieczny. To nie ma, że On się kiedyś skończy i nie ma, że się kiedyś zaczął. On nie posiada początku i nie posiada końca. Taki jest charakter Boga. Wieczny. Wiecie co powoduje, jak ty zaczynasz rozmyślać nad tym, że Bóg jest wieczny i że to jest dodatkowo twój tatuś? No to tylko sam ten fakt powoduje niesamowite poczucie bezpieczeństwa. Jak ty zaczynasz rozumieć, że masz wiecznego tatę, to wieczny tata jest. A jak jeszcze się znasz te cechy pod tytułem, że on jest chętny, żeby się z tobą spotkać, że on jest w ogóle poznawalny i mu strasznie zależy, że on jest w ogóle miłosny, że on jest kompletną prawdą, no to jest szok. Sama znajomość charakteru Boga doprowadza człowieka do potężnego wzrostu. Dalej. W 2 liście do Koryntian 16:9 i w Psalmie 139 od 1-6 Słowo Boże mówi, że Bóg jest wszystko wiedzący. Wszystko wiedzący. A więc charakter Boga to wszechwiedza. A wiesz, co to znaczy, że to wszechwiedza? To jest wszechwiedza wszelkiego rodzaju. Czasami mnie ludzie pytają, mówią tak. Gdzie studiowałeś? Ja mówię, z przykrością muszę stwierdzić, że nigdzie. Skąd masz tą wiedzę? Ja mówię, od Ducha Świętego. Mam ją od Ducha Świętego. To jest wszechwiedzący Bóg. W ogóle wiesz o tym, co to jest wszechwiedza? To nie jest wszechwiedza na poziomie enigmatycznym. To jest wszechwiedza każdego rodzaju. On zna giełdę. Rynki walut. Wszystko zna. Wszechwiedzący Bóg. Wszechwiedzący. Nie ma dziedziny takiej, której On nie zna, ponieważ On jest twórcą tych wszystkich dziedzin. Oto charakter Boga. Dalej. W Psalmie 139, wersety od 7 do 10 mówi nam Pismo, że Bóg jest wszędzie obecny. Wszędzie obecny. Czasami ludzie mówią, nie ma Boga ze mną. Nie czuję Jego obecności. No wiesz, no dramat masz, tym człowieku, co ja ci mam zrobić? Ale On jest wszechobecny.
Natomiast to jest ciekawe, chrześcijanie myślą, że diabeł jest wszechobecny. Że demony są wszechobecne. To jest niesamowite. A przecież to jest absolutna bzdura. Diabeł nie jest wszechobecny. Diabeł nie może być w dwóch miejscach naraz. Demon nie może być w dwóch miejscach naraz. Bo demon to jest tworzenie. To albo jest tu, ten demon, albo tu. To nie ma tak, że on przez ciebie... Ludzie, ten demon jest tutaj przez ciebie i on tak samo, ten demon jest od razu w Afryce. Ja mówię, człowieku, kupa afrykańskich demonów nigdy do Europy nie przyszła. Siedzą tam i się dobrze mają. Bo są afrykańskie demony. Rozumiesz? A mamy nasze polskie przaśne. Tak? I one wcale nie są wszechobecne. Ale Bóg jest wszechobecny. Dlatego takie darcie pazurami o Jego obecność, tak? To jest grzech. To jest niezrozumienie tego, że On jest wszechobecny. Modlitwa Panie, nie wiem, objaw mi się, dotknij mnie, albo coś tam mnie zrób, to jest bzdura. Ale modlitwa pod tytułem Ty jesteś wszechobecny, jesteś teraz ze mną. Teraz jesteś ze mną. Właśnie w tym momencie. Kiedy narozrabiałem. Właśnie teraz jesteś ze mną. Dziesiąta cecha charakteru Boga jest opisana w Księdze Hioba, 42 rozdziale, w wersecie 2. I to jest to, że Bóg jest wszechmogący. Lecz ograniczony wolą człowieka i też swoją osobowością. Ciekawe. Ostatnio czytałem w internecie, chyba 2 dni temu. Nie mogłem się niestety powstrzymać. Jeden z naszych braci, taki kaznodzieja internetowy, artykuł zamieścił o tym, że już nie chcę publicznie jakby go piętnować na tą chwilę, bo to nie ma sensu, więc nie podam tego tytułu, tego artykułu nawet. Natomiast umieścił tam pewnego rodzaju sformułowania pod tytułem, i on takimi rzeczami karmi ludzi, że Bóg może nagłość wolę człowieka. Jeżeli zechce, to może nagłość wolę człowieka. On w ogóle uważa, że Bóg jest suwerenny. Wiecie? Ale w tych cechach Boga tutaj nie usłyszycie ode mnie tego, że Bóg jest suwerenny. Bo to nie jest część charakteru Boga. Niestety. Wiecie dlaczego nie? Bo suwerenny to przeciwny miłości. Wiecie dlaczego? Bo miłość daje prawo czego? Wyboru. Sztandar miłości. Prawo wyboru. Tam, gdzie nie ma prawa wyboru, nie ma mowy o miłości. Pamiętam. Tam, gdzie nie ma prawa wyboru. Prawo wyboru definiuje miłość. A więc Bóg jest wszechmogący, jednakże ograniczony przez samego siebie wolą człowieka i czym? Swoją osobowością. No bo okazuje się, że on się ograniczył. To jest dopiero majstersztyk. Na przykład powiedział tak, że nie może się zaprzeć swoim słowom. Czyli jak już coś powiedział, to nie może się teraz z tego wycofać. Czyż to nie jest zaprzeczenie suwerenności? Albo na przykład nie może przestać cię kochać. Czyż to nie jest zaprzeczenie suwerenności? Albo na przykład nie może cię wpuścić do nieba, jak się nie narodzisz z Bożego Ducha.
No i co? I nie ma żony wszechmogący. I to jest trudne dla ludzi. Że on ma jakieś tutaj obejście. On dał Chrystusa, ktoś nie przychodzi do Chrystusa, nie ma wejścia do nieba. Że on się ograniczy tym wszystkim. Zauważacie to? Czyli on w swojej wszechmocy ograniczył się zarówno wolą człowieka, jak i swoją osobowością opartą na szeroku zasad i reguł duchowych, które sam wprowadził, tak? Jest ograniczony. I oczywiście my możemy filozofować sobie, że on jest wszechmogący, tylko wiecie, na filozofii jeszcze nikt tak nie ukręcił grama smalców. Filozofia to może nam posłużyć jedynie do tego, żebyśmy się dowiedzieli na przykład, jakie mają poglądy inni ludzie i dlaczego tak uważają. Tak? No ale niestety się nie żyje z filozofii. Filozofia to są teorie różnego rodzaju. Widzimy też, że on swoją wszechmoc ograniczył do naszej woli, bo gdyby było inaczej, no to żaden kłopot, tak? Po co będziemy posyłać Jezusa Chrystusa? Tak? Jak przecież możemy stworzyć takich ludzi, którzy nigdy nie ugną się pod, tak, słowami diabła. Przecież mógł wmontować taki chip Ewie, na przykład antywężowy. Na przykład ona miałaby normalnie mózg wszystko, pięknie, ale że on jest wszechwiedzący i wiedział, że ona uda się na pogawędkę z diabłem, to by jej wmontował chip, proszę Ciebie, że ona nie umie rozmawiać z wężem. Ze wszystkimi umie, z nim nie umie. Można było, no można. Prawda? Kurczę. No i wiele innych rozwiązań można było zrobić na przykład. Tak? Można było nie stworzyć Ewy. Na przykład. Tak jak w tym dowcipie, że woła Bóg Adama i mówi: Adam, chodź tutaj. Muszę Cię uśpić na chwilę. Adam mówi: mam złe przeczucia, Panie. Rozumiesz? Ona tak podrobi, ale nie zrobił. Zrobił coś, tak? Co zrobił. I to było dobre, jest napisane. Amen? To było dobre. I daje im wolną wolę. Wielka kropka, wielka miłosna kropka. Zakończył ten miłosny. Możecie robić, co chcecie, dzieciaki. Tak? Chcecie, to możecie mnie nie posłuchać. I ja wam nic nie zrobię. Jakby nie zmuszę was do tego, że wiążę sobie ręce na samym początku stworzenia. Tak? I koniec. No. I wiele innych rzeczy związanych z tym. Chcę, żebyś to rozumiał. Żebyś miał to głębokie zrozumienie. Żebyś nigdy nie modlił się enigmatycznymi w ogóle modlitwami. W ogóle nie wiem. Włóż mi, Boże, jakiś bloker. Żeby mi się nie chciało tego czy tamtego. Ja nie raz się tak modliłem. Tylko, no i co? My się nie pojawił żaden blokier. Ja jestem człowiekiem wiary. Więc za taki blokier wymodlił. I koniec. No nie mam blokerów. Ok? Nie mam blokerów na jakiś grzech. Często ludzie, jak składają świadectwo, oni w ogóle podważają, bo oni coś tam... mówią i w tych ich świadectwach to takie coś wynika, że takie coś im Bóg zrobił, tak poza ich wolą, wiesz, o co chodzi. Tak oni szli sobie i im tam coś strzeliło w mu, a to jest w ogóle też nieprawda, że poza ich wolą, bo tak naprawdę oni musieli zacząć chcieć, tak? Ja przestałem ćpać, tak? Zostałem nadprzyrodzony sposób uwolniony od narkotyków, ale dlaczego ja zostałem uwolniony w nadprzyrodzony sposób od narkotyków? Bo powiedziałem: Panie Boże mój, nie chcę ćpać! OK? I nie radzę sobie z tym. I Duch Święty mówi: i mi to było potrzebne. I teraz ja to załatwię. Ja od Ciebie potrzebowałem takiej informacji. Takiego stanu Twojego serca. Że Ty nie chcesz ćpać. I jasno się określasz, że nie potrafisz sobie z tym poradzić. Czyli co Ty robisz? Decydujesz. Ale to Ty decydujesz, Arturze Ceroński, że nie będziesz więcej śpał, tak? A ja, Bóg Wszechmogący, zadziałam teraz w tym temacie. Ale jak Ty byś, Arturze, chciał ćpać, to niestety moja wszechmoc byłoby dla Ciebie
niedostępna. Ok? To byłoby niemożliwe. Jedenasty element charakteru Boga jest opisany w Ewangelii Jana w 4 rozdziale, już nie pamiętam, który werset, jest napisane, że Bóg jest duchem. A więc to jest duch. Duch. To nie jest myśl. To nie jest emocja. To nie jest jakiś enigmatyczny stan czy doświadczenie. To duch. Duch. Bóg jest duchem. I kontaktujemy się z Nim na poziomie ducha. O tym mówiliśmy w zeszłym miesiącu. I ostatni element Jego charakteru, też w Ewangelii Jana opisany, już nie pamiętam dokładnie, w którym miejscu, to jest to, że Bóg jest zjednoczony z duchem każdego człowieka, który oddał swoje życie Jezusowi. To jest część Jego charakteru. On się łączy z człowiekiem. On w ogóle pragnie tego zjednoczenia. Rozumiecie? Jest to dla Niego ważne. Zjednoczyć się z człowiekiem. W ogóle to jest Jego marzenie od początku, kiedy stworzył człowieka, być zjednoczonym z tym człowiekiem. Zjednoczonym. Nigdy nie chciał chodzić gdzieś tam sobie obok. On zawsze... Ja osobiście Wam powiem, że nie wiem, jakie byłyby dalsze losy Adama i Ewy, gdyby oni nie zgrzeszyli. Natomiast na pewno by to się nie zakończyło tak, jak było. O. Rozumiecie? Bo to za słabe było. To za słabe. Jemu o to nie chodziło, wiecie. Jemu jeszcze o to nie chodziło w ogóle. Bo my to potem widzimy w Chrystusie, że Jemu w ogóle o to nie chodzi. Że tam w ogóle teraz okej, ja ich tam wyzwalam i znowu będę nimi rządził i oni się będą tutaj też poruszać, proszę Ciebie, w ogóle, wiesz, w powiewie wiatru i się ze mną spotykać gdzieś tam. Nie! On zaczyna mieszkać w nas, tak? A więc to założenie, a że jest wieczny, zobaczcie, cały czas możemy lecieć po charakterze. Skoro jest wieczny, to on miał wieczne pomysły. To te pomysły, które on realizuje w Chrystusie Jezusie, to on miał na początku zadanie i zewo. On chciał zjednoczony z nimi być. Jak on by to tam dalej robił, ja nie wiem. No bo spieprzyli robotę na samym początku. Ale to się tak nie skończyło, wiesz. I teraz... te cechy charakteru Boga, o których ja tutaj dzisiaj mówię, one są bardzo ważne dla Ciebie z kilku powodów. Po pierwsze, one Tobie obrazują Boga, jakim On jest naprawdę. I automatycznie wyrzucają z Twojego myślenia obraz Boga, którego nie ma. To nie ma jakiegoś innego Boga. To nie ma Boga, na przykład, powiedzmy, Bóg jest prawdą, to nie ma Boga, który jest tolerancyjny na kłamstwo i mówi, wierzcie, mam taki szabat, to dzisiaj będzie biedny. Odstąpi od takich formuł prawdy. Rozumiesz? Nie. Z prawdą po prostu. Tak samo jak on jest miłością i on nie ma takiego czegoś, że cię się wpieniłem. Tak? Jestem zagotowany przez ciebie jak czajnik i was wytnę. Wytnę was i koniec. Rozumiesz? To, że jest wieczny, prawda? To, co powiedziałem przed chwilą, świadczy o tym, że ma wieczne pomysły. Jak on powiedział, w ranach i sińcach Jezusa jest wasze uzdrowienie. Amen. Wieczne. A potem ktoś siedzi i się zastanawia, ciekawe, czy mnie Bóg uzdrowi? Ja mówię, na pewno nie. Na pewno nie uzdrowi ciebie, dlatego, że on powiedział, że jesteś zdrowy. Rozumiesz? Albo ciekawe, czy Pan chce, żebym ja miał pieniądze. Nie, Pan chce, żebyś zdechł z głodu. Bo teraz ma taki trudniejszy czas Pan. Wiesz, o co chodzi? Mu się odwidziało. A nie, on jest wieczny, mu się nigdy nie odwidziało. Nigdy mu się nic nie odwidziało. Nigdy mu się nic nie odwidziało. Nigdy. To jest, ja bardzo mocno jestem tym jakby nakręcony, że on jest właśnie taki.
Ten charakter ma taki. To cecha, wybite to na nim jest. To jest wieczne na nim. Rozumiecie, o co chodzi? Się nie zmienia. I teraz to jedna rzecz, że to daje naprawdę bardzo silne poczucie bezpieczeństwa i powoduje, że my nie błądzimy. Czyli nie szukamy Boga, którego nie ma, prawda? A skupiamy się na Bogu, który jest. A druga rzecz to jest taka, że gdy my poznajemy takiego Boga, rozważamy Go i co robimy? Identyfikujemy się z Nim, to wtedy Jego cechy zaczynają przenikać naszą duszę. Naszą duszę. Bo znając te cechy, rozważając te cechy, wierząc w te cechy, ok? My zaczynamy nabywać tych cech, bo charakter to coś, co się wybija. To się wybija. Czyli kiedy ty jesteś blisko tego wzorca, kiedy ty rozmyślasz o tym wzorcu, to ten wzorzec się wybija na tobie. To on zostawia na tobie piętno swoje. Piętno. Jezus bardzo mocno o tych rzeczach mówi. Nie wiem, czy wy kojarzycie, pamiętacie taką historię, że przychodzą do niego jacyś tam ludzie i przynoszą mu monetę. I mówią tak do niego: czy mamy płacić podatki, czy nie mamy? Jeszcze nie przynoszą, mają tam. Mamy płacić, czy nie mamy? I on mówi: pokażcie mi monetę. I bierze tą monetę i wiecie, ten tekst pod tytułem, że kto tam jest na tej monecie, to tak nie brzmi w oryginale. Tam jest dokładnie takie słowo, co jest wybite na tej monecie. Co jest wybite na tej monecie? Co tam się wybiło na niej? I oni mówią: cesarz. I Jezus mówi tak: to oddawajcie, co cesarskie cesarzowi, czyli oddawajcie cesarzowi to, co jest jego własnością z uwagi na to, że jest na czymś wybity. Wybito jego wzorzec, wybito jego postać, no to to należy do niego. I mówi tak: a co boskie, oddawajcie Bogu. I dokładnie tam jest tak: a co jest wybite, a w czym się wybił Bóg, oddawajcie Bogu. I on w ogóle do nich mówi: jeżeli wy jesteście blisko Boga, to się na was powinien wybić Bóg. Ale chyba się nie wybił, obłudnicy. A więc nie jesteście wcale blisko, tylko przychodzicie mnie tu kusić. Tu chodzi o te wybicie, o coś, rozumiecie? Co jakieś piętno wybiło, jakieś wywarło jakiś wpływ. I teraz, jeżeli ty rozważasz ten wzorzec, tą matrycę, to to się wybija na tobie. Miesiąc po miesiącu i rok po roku cechy charakteru Boga będą wybijać się na tobie, jeżeli będziesz je rozważał, jeżeli będziesz w nie wierzył, jeżeli będziesz się z nimi identyfikował. Proszę bardzo, wstań jutro rano i powiedz: Panie, Ty jesteś wieczny. A ponieważ mieszkasz we mnie, ja jestem wieczny. Jestem wieczny człowiek. Wieczny. Panie, Ty jesteś wszechwiedzący. A ponieważ mieszkasz we mnie, ja jestem w moim duchu wszechwiedzący. Nie bój się. Identyfikuj się z tym. Identyfikuj się. Niech to cię przenika. Po miesiącach i latach będziesz zadziwiony, jak to się w tobie wybiło. Rozumiesz? To się będzie wybijać w tobie. Przestaniesz stawać w życiu przed przestrzeniami, które będą nie do przejścia. Bo będziesz wiedział, że jesteś człowiekiem mocy i człowiekiem władzy. Ponieważ Bóg mocy i władzy jest w tobie. I jego charakter, tak? Wybija się na tobie. Dlatego musisz wiedzieć, jaki on jest. I korzystać z tego właśnie w ten sposób.